Szanowni Państwo, zawsze uważałem, że Turcy są nam przyjaciółmi, są nam przyjaźni, są po prostu przyjaciółmi od iluś tam setek lat wstecz. Ale muszę Wam powiedzieć, że tak nie jest. Firmy tureckie, które po prostu prowadzą największy biznes w Holandii, czyli w Holandii, największe rzeźnie w Europie, są firmami, które niezbyt dobrze traktują swoich pracowników. Takim pracownikiem była młoda kobieta, młoda Polka, która po prostu pracowała i podczas dojazdu do pracy miała wypadek. I oczywiście ta osoba jest w tej chwili wyrzucona na bruk. Co to znaczy wyrzucona na bruk? Pozbawiona jakiejkolwiek pomocy finansowej ze strony firmy tureckiej zarejestrowanej w Holandii, gdyż jest to firma turecka zarejestrowana w Holandii. Szanowni Państwo, jest jej brat, który robi co może, aby jej pomóc. Nie ma środków finansowych na dalsze leczenie swojej siostry, więc po prostu poprosił o zrzutkę Polaków. Polaków, tak, bo Holendrzy mają to serdecznie w czterech literach. Jak również firmy holenderskie, jak również ta firma turecka, która jest zarejestrowana w Holandii. Może ja zapytam Przemka, brata tej dziewczyny, która została w pewnym sensie oskalpowana podczas wypadku, podczas dojazdu do pracy. I firma holenderska, a czy firma turecka zarejestrowana w Holandii ma to serdecznie w czterech literach. Szanowni Państwo, poprosiliśmy Państwa o zbiórkę środków finansowych, gdyż ona nie ma z czego żyć. Jakbyście znali jej historię, jakbyście zobaczyli, jak ona wyglądała i jak wygląda obecnie, to po prostu serce się rozdziera. Dlatego zrzutka jest pod filmem. Jeżeli możecie, pomóżcie. Potrzebny jest, Szanowni Państwo, też normalny polski adwokat, gdyż adwokat, który jest w tej chwili niby wynajęty, jest adwokatem holenderskim, który prawdopodobnie współpracuje z tą firmą, a ta firma, jako najpotężniejsza, stara się ludzi, którzy są już niepotrzebni, wyrzucić na bruk. Szkoda, że nie zrobili z niej eutanazji, gdyż w Holandii jest to oficjalnie dopuszczalne. Nie zrobili tego ze względu na to, że brat po prostu powiedział weto, nie wolno nic robić, trzeba ją po prostu ratować i dlatego robi w tej chwili wszystko. Można powiedzieć, że zapieprze na budowie nosi pustaki. Widzicie, jak wygląda, zbudowany jak Schwarzenegger. Dzień dobry, ale... mam na imię Przemek, jestem bratem Anetki. Tak. No tak jak tutaj pan Adolf mówi, siostra miała wypadek, może poprawię, podczas powrotu z pracy. Nie, powrotu, ale tak. To jest cały czas w pracy. Tak, to jest tak. Cały czas w pracy, samochodem służbowym. 16 stycznia miała wypadek na trasie w Niemczech, przetransportowano ją helikopterem do szpitala. No tam miała kilkanaście operacji, przeszczepów, czekają ją jeszcze operacje z powodu koronawirusa. Nie miała jeszcze zaplanowanych, nie przeszła tych operacji, które miała zaplanowane. Powinna mieć rehabilitację, tych rehabilitacji też nie ma. Od 16 stycznia nie dostaje żadnych środków, do życia, czyli do życia. Ona jest po prostu w tej chwili zostawiona sama sobie. Gdyby nie przyjaciele i ty jako brat, nie miałaby żadnej szansy na przeżycie. Nie, jeżeli by nie miała wsparcia z zewnątrz, po prostu poszłaby na bruk. Czyli tę rzutkę, którą ty po prostu poprosiłeś Polaków o rzutkę, to ona by już nie żyła. Tak. Nie żyłaby. A dlaczego akurat firma turecka zarejestrowana w Holandii nie robi tego, co robić winna? To jest jej pracownik. Tam jest taka sytuacja, że tam jest UWW, odpowiednik coś takiego jak naszego ZUS-u. Ale spokojnie, Przemku, spokojnie. Okay. No właśnie, bo ty jesteś zdenerwowany bardzo, widzę, nie? Ale na spokojnie. Nasi widzowie muszą nas zrozumieć, co się robi z Polakami, którzy pracują za granicą. Większość z was zasuwa do pracy za granicę. Ale czy wiecie, co was czeka? Jak nie daj Boże będzie jakikolwiek wypadek, nie zdajecie sobie sprawy. Tu jest naocznie, nagminnie pokazana nieuczciwość ze strony firm tureckich zarejestrowanych w Holandii w stosunku do pracowników polskich. Nie łudźcie się, jeżeli pracujecie, że będziecie traktowani po wypadku jak normalni ludzie. Szkoda, że Polacy wyjeżdżają, ale jeżeli muszą, to jest to wina wiadomo czyja.
Szanowni Państwo, nie przerywam Przemkowi. Proszę Przemku, mów dalej. No i tak, ale na spokoju, bo siostra 16 stycznia miała ten wypadek, tak jak mówię, została przetransportowana do szpitala do Holandii. Tam po jakimś czasie zgłosiła się jakaś osoba, która rzekomo była z UWW, czyli takiego odpowiednika ZUS-u naszego, prawda? Niedawno, dosłownie może z miesiąc temu, okazało się, że to nie była osoba w ogóle z UWW. UWW w ogóle nie było poinformowane o tym wypadku. Była to osoba po prostu z ramienia tej firmy. Czyli postawili kogoś innego, firma tak. Postawiła kogoś innego, żeby jej po prostu zmylić w głowie. Tak, tak? Postawili kogoś innego, wiadomo, bariera językowa. Siostra w to wierzyła, dopiero to wyszło na jaw, jak oni chcieli siostrze po prostu niby stworzyć stanowisko pracy, żeby wróciła do pracy, gdzie no... Czyli jeden dzień pracy i wąt na zbity prawdopodobnie pysk. Tak, jeżeli by się zgodziła, pojechałaby tylko na jeden dzień do pracy, wypad i tyle. I nie miałaby po prostu żadnych szans, nie? Także dopiero od miesiąca UWW o tym wie, ale co? Co to znaczy UWW? Co to jest? To jest odpowiednik ZUS-u naszego. Aha, czyli ZUS. A czyli ktoś podstawił jakąś babinę, która pojechała do niej, powiedziała, że jest z ZUS-u, a ona nie była z ZUS-u. Ona nie była z ZUS-u, ona była z ramienia tej firmy. Czyli to jest, z ramienia firmy, czyli tak. To jest jedno wielkie oszustwo. Tak, to jedno wielkie oszustwo. UWW dopiero od miesiąca wie w ogóle, że... Taki wypadek był. Tak, że był taki wypadek. No przecież tam w tym wypadku brały udział helikoptery, nie helikoptery, przewożono ludzi. Tak, co jest najdziwniejsze, że w ogóle policja nie przesłuchiwała siostry. Twierdziła ta firma, że nie ma raportu z po prostu. Ale Przemku, słuchaj, jeżeli jest wypadek ze skutkiem, czy śmiertelnym, czy poważnego urazu na ludziach, to policja winna zrobić wszystko, żeby to przesłuchać. Dlaczego policja tego nie robiła? No nie mamy tego, nie mamy zielonego pojęcia. Mhm. Nie mamy zielonego pojęcia. I ten odpowiednik ZUS-u przyjechał do siostry i powiedział co? Że co, nie należy jej się nic żadnych świadczeń? Nie, teraz jak już, bo jak się dowiedzieliśmy, że to jest ta ale osoba... Ale uspokój. Ja wiem, że jesteś bratem, jesteś podekscytowany. Mhm. Mów spokojnie, bo wiesz, ta kamera też jest głupia, bo ona taka jest, odbiera i nie odbiera. Ale mówmy spokojnie, żeby ludzie słuchając nas zrozumieli, co się dzieje z narodem polskim pracującym poza granicami kraju, gdyż jest to najgorszy skandal, jaki może być, żeby Polak pracował jak wyrobnik dla innego państwa. I to tureckiego nawet, no. Mimo, że mamy miejsce w parlamencie zostawione, ale Turcy nie postępują tak, winni postępować przyjaciele. No i tak, jak się dowiedzieliśmy dopiero, że ta osoba nie jest z UWW, siostra po prostu załatwiła tłumaczenia tego wszystkiego, zgłosiła to dopiero do UWW. Oczywiście przyjaciele jej w tym pomogli, prawda? I co się okazało? Ta firma turecka płaciła składki ubezpieczeniowe, tylko mogli wybrać tak jakby tańszą wersję, że w razie wypadku to firma ponosi koszta. I UWW, pomimo to, że przyznało siostrze świadczenia, powinna ta firma płacić, tak? A ta firma nie płaci. Nie płaci, podsyła po prostu ludzi, jakieś w ogóle takie zagrywki, żeby stanowisko pracy jej stworzą. No w ogóle chore czyli rzeczy, tak, prawda? Są jakieś głupie dwie firmy. Jedna powinna płacić 100% odszkodowania i tak dalej, a druga firma mówi tak, my cię będziemy płacić, ale nie będziemy płacić. Znaczy tak UWW to jest tak jakby ZUS, prawda? Aha. I oni przyznali jej świadczenia. Ale dopóki ma kontrakt, a do końca sierpnia kontrakt ma z firmą, firma powinna to płacić, bo firma płaciła mniejsze składki. Aha, rozumiem, o co chodzi. Czyli tak tutaj u nas niby cię zatrudniają na cały etat, niby jesteś zatrudniona w firmie, ale na 1/10 etatu, tak? I to jest coś znaczy, takiego... Nie, to tak wygląda. Na przykład ja pana zatrudniam, prawda? No. I muszę za pana spłacać składki. I mam dwie opcje. Na przykład patrzę 1000 zł, no. I w razie wypadku wszystko pokrywa ZUS, albo na przykład płacę 500 zł i w razie wypadku ja pokrywam te świadczenia, prawda? I po prostu oni taką opcję wybrali, no po prostu jak oni parę tysięcy... A siostra wiedziała w ogóle o tym? Jak podpisywała kontrakt? Tak. No nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. No. Szanowni Państwo, i tak właśnie się dzieje. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli mamy kontrakt z firmą zachodnią, siostra legalnie pracowała. Tak, tak. Legalnie pracowała. Przez kogo była wysłana do tej firmy? To znaczy? Ona była wysłana do tej firmy, skierowanie miała, czy sama sobie tą pracę znalazła? Sama sobie tą pracę znalazła. Sama sobie pracę znalazła, tak, sama. I teraz co? I teraz praktycznie nie ma kto płacić odszkodowania jej za to, że ona w tej chwili jest osobą. Ona jest już inwalidką. Tak, ona jest inwalidką. Inwalidką. Jeżeli ja, szanowni państwo, oglądałem zdjęcia pooperacyjne,
podczas operacji, jak robili to wszystko, jak ja to zobaczyłem, to jestem po prostu zdołowany tak, że nie może być inaczej człowiek zdołowany. Jest to tragedia narodu polskiego, który musi pracować na wygnaniu. Bo wygnanie dla mnie to jest nic innego, tylko wypad z Polski, robienie czegoś dla innych, a jak wypadek będzie, to ratujcie się sami. Ty prowadzisz, z tego co słyszałem, firmę budowlaną, tak. Ale twoja firma budowlana podczas tego koronawirusa jest na stratach. No tak, odpadło mi trochę zleceń. No, także... Trochę, no jak trochę, jak ty masz w tej chwili dwa zlecenia, tak. Dopiero dźwigasz się, żeby spłacać długi, bo też jesteś skredytowany. Dokładnie. Większość was powie tak, o, ma firmę budowlaną, może pomagać. Cóż możesz pomóc, jak w tej chwili wszystkie małe firmy w Polsce idą do dna. Więc jak może pomóc siostrze? Dlatego, szanowni państwo, brat chce pomóc siostrze przy pomocy was. Po prostu prosimy na zrzutkę. Dajcie coś środków finansowych. Pomagacie wszystkim. Jeżeli ktoś ma za dużo, albo nawet mało, podzielcie się z nimi. On zapieprza jako wyrobnik na budowie. Dźwiga bloczki, pustaki, wszystko, żeby zarabiać. Jego siostra w tej chwili, no, może nie dogorywa, ale po prostu jest w bardzo, bardzo ciężkim stanie. Dlatego prosimy was, pomóżcie nam. Pomóżcie tym ludziom. Ja wiem, że do fundacji zgłaszają się dziwni ludzie, ale ten przypadek jest ewidencjonalnie prawdziwy. Jest to przypadek, który był przez media międzynarodowe nawet filmowany, naświetlany i przekazywany. A co się dzieje z Polakami, którzy wyjeżdżają za granicę do pracy? To widzicie sami. Sami są sobie pozostawieni, dlatego, że nikt nie chce im pomóc. I dlatego zwracamy się z prośbą do naszych rodaków, do Polaków. Wielu z was może ma za dużo pieniędzy, wielu z was ich nie ma, ale pamiętajcie, to co wy zrobicie teraz dla nich, dla tej rodziny, ona może kiedyś odpłacić się wam. Dlatego ja jako szef fundacji w tym kierunku cały czas idę. Pomagajmy tym, którzy tej pomocy potrzebują, a nie pomagajmy tym, którzy czasami wyłudzają. A tutaj nie ma żadnego wyłudzenia, gdyż sprawdziliśmy jako fundacja dokładnie wszystko. I to się pokrywa z rzeczywiście rzetelną prawdą. Także, szanowni państwo, moja prośba, jeżeli możecie, pomóżcie. Jeżeli nie chcecie, to chociaż nie piszcie głupot pod tym filmem, gdyż to obraża osoby, które zostały pokrzywdzone. Ile osób było pokrzywdzone w wypadku wtedy? Tam 3 samochody w tym uczestniczyły. W tym samochodzie jechało 7 osób. 7 osób, czyli 7 osób zostało spoturbowanych, można powiedzieć. Znaczy siostra wyszła z tego najgorzej, prawda? Bo najgorzej wyszła. Samochód się przewrócił na jej stronę. No i wiadomo, jeszcze reszta pasażerów docisła ją do asfaltu i po tym asfalcie sunął ten samochód. Nie? Szanowni państwo, widziałem zabiegi pooperacyjne. Jest to po prostu przerażające. Ja dużo widziałem w swoim życiu. Ale czegoś takiego jeszcze po prostu nie widziałem. Dlatego jeżeli możecie, pomóżcie, chociażby dlatego, że jest to Polka, która musiała iść do pracy na wygnaniu, tylko dlatego, że nie mogła znaleźć pracy we własnym kraju. Także dziękuję ci bardzo za wizytę w studio. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.